Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5 na moim kanale. Jesteśmy dalej Franklinem i dalej jesteśmy na lotnisku, więc zaznaczmy sobie misję. A czekajcie, ta misja jest na niebiesko. Niebieski jest Michael. Michael jest bardziej niebieski niż zielony, jak to Franklin. Więc tepnijmy się na Michaela. Nie wiem czemu ja tymi tak kolorami lubię sobie tutaj porządzić, że tak powiem. Wszystko mnie boli. A gdzie byłeś? Massage and Love? Tia and Coffee House. Aha, no to może gdzieś na zapleczu robią massage i love, czy coś takiego. I Merrick! Jak oni w ogóle śmiesznie skaczą, jak kurwa klauny, nie? Pierdolone klauny. Jedziemy do MZ. MZ-ka. Taki motor. A może rzeczywiście motorami będziemy jeździć, czy coś? Oby nie. Na razie takich misji to ja nie chcę, jakieś zjeżdżenia motorami, wyścigi motorami czy coś. Franklinem, oczywiście, to by była czysta przyjemność. Jechać Franklinem, na motorze. Motorem na Franklinie. No właśnie, Michael to się wpierdala we wszystkich i wszystko dookoła. No i taka sytuacja. Ogólnie zastanawiałem się, czy można w jakiś sposób w GTA przypisać wóz do danej postaci. I chyba kradziony nie, coś mi się wydaje. Ale kupny już prędzej. O kurwa, gonią mnie! Co ja zrobiłem w ogóle tej? O kurde. Policja z przodu! Policja z przodu i policja z tyłu. Fuck them! Nieee, kurwa! Ła! Dobra, udało się, okej. Okay. Uciekliśmy. No, jeszcze nie, ale... Ale, o kurde! Nie, uciekaj! O, fuck! Znowu mnie znaleźli. Kurwa, w dupę. Kurde, ale to był głupi pomysł, nie? To był tak, kurwa, głupi pomysł. Już dawno nie miałem tak głupiego pomysłu, bez skitu. Dobra, YOLO or not YOLO, my friend. Zgadnijcie. Zgadnijcie sami. Chyba dwie gwiazdki nas śledzą. Fuck! Fuck this shit! Dobra, spieprzamy gdzieś w górę. No super! Oczywiście, jeszcze tutaj jest policja. Jasne. I trzy gwiazdki, to jeszcze helikopter! Dawajcie helikopter do tego! Dawajcie, No uciekaj, żeż Boże, ty cieciu malinowy. Że on tu nie wyjedzie. Chociaż. No nie. Wiedziałem. Wiedziałem, że będą jeszcze śmigłowce i te sprawy. Ja pierdzielę, co ja w ogóle żem odwalił, to jest parodia, nie? Uhu! O, biała policja jakaś. Wow! Jak oni w ogóle... Ej, to nie jedzie, nie? Przestrzelili mi opony, czy co? Nie, dobra. Z zasady nie jedzie, bo to jest gówniane auto. I ja mam czymś takim w ogóle uciekać, czy... By the way. Ogólnie rozwalone auto totalnie. Oła. Dlatego musimy coś zatrzymać i coś... ten, ogarnąć jakieś auto szybkie do ucieczki. Dawaj, dawaj, dobra, stani tu. Uhu! No, bo mi to auto ucieknie, no jeszcze mnie potrącili. No. No, super! Zajebiście. O, kuźwa mać. Co to w ogóle było? No ja się wnerwiłem teraz. Jak tak w ogóle można? Skurwisyn jeszcze mi przejechał, nie?
Mam nadzieję, że nie zabrali mi amunicji albo takich rzeczy, bo mnie coś trafi. No nie. W ogóle ja tu zginąłem kiedyś? Nawet nie pamiętam. Czy ja mam, kurde, wszystkie standardowe bronie? Takie typowo standardowe, nic nie przemalowane ani nic. Nie wiem. Kurde, nie wiem. Dobra, dawać mi jakąś furę. Jakąkolwiek. Oczywiście w ciul daleko mamy znowu do misji, no bo jak, żeby inaczej, no. Ta, i znowu 2 kilometry, tak jest, 2 kilometry. O, damn, co to w ogóle było? Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby się wkurwić w tą policję tam. W ogóle, ile Michael ma kasy? 798. Kilka spraw. Albo dobra, nie. Dojedźmy tam. Zatrzymam się gdzieś po drodze i kilka spraw ogarniemy na telefonie. Muszę coś sprawdzić, kurczę. Sprawdzimy przede wszystkim co? Przede wszystkim aukcje, nie aukcje, tylko akcje. Czy można grać na giełdzie? Bo z tego co wiem, no to na online się nie da, nie? Tutaj się pewnie da jakoś, ale to trzeba właśnie ogarnąć wszystko ładnie. Ups, czemu on nie chciał skręcić? Trzeba ładnie to wszystko będzie ogarnąć. I co? I coś jeszcze miałem zobaczyć. A, pewnie jak wejdę w internet na tym, na telefonie, to... to sobie przypomnę. Dobra, niedaleko już mamy do misji. W ogóle gdzieś mamy tam wjechać, chyba w podwórko czy coś. Nie wiem, czy nie jedziemy do tego kolesia. Co mu ukradliśmy te auta dla niego. Chyba tak, tak. To jest chyba on. Aha. Albo i nie. Dobra, nieważne. Czekajcie, weźmy sobie w to. Mamy tutaj tak. Lista akcji? Aha. Szybki zapis, kontakty. Co tu jest? No, coś tam i to. Dobra. Boże, ja wiem jak się mam poruszać po tym. Media i rozrywka. To na pewno nie było tu, napoje, jedzenie, to na pewno nie. Pieniądze i usługi. Pieniądze i usługi. Indeks giełdowy Liberty City. Zajmujemy się życiowymi złotami i upadkami. Pośredni handlu nieruchomościami. Maze Bank. Dobra, to mamy bank. Możemy ci pomóc z pieniędzmi. Fleca Bank. To jest ten. To są pożyczki. Bank Liberty City. Dobra, zobaczmy pierwsze to. Zobacz listę. Zamknięta na czas naprawy i chwilowo niedostępna. What the fuck? Ale żal. Okej. Moje portfolio, rynki i tak dalej. Ile to kosztuje? 7 tylko? Kupmy przykładowo 10 akcji, bo jak 7, no to tyle to co nic, nie? Spoko. Obecna cena i te sprawy. What the fuck? Tu ma bardzo duży coś wzrost. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Wiecie, na internecie gdzieś tam kiedyś pisało, jak tutaj się gra i tak dalej. Podróże i transport jeszcze chciałem sprawdzić. To było z autami? Tak. Takie... takie średniaki troszkę. Nie ma nic ciekawego. Co to jest? Rowery. Wow, w ogóle ile rowerów się pojawiło? Jakieś tyle nie było od tej łodzie. I te sprawy. Tu są te takie wojskowe. Są samoloty. Legendy. O, coś takiego. To jest mega w chuj zajebiste. W ogóle albo mi się wydaje,
Albo te auta są jakoś tutaj zmieniane, bo naprawdę, czasami te auta widać, czasami kurczę ich nie ma. Ja nie wiem jak to jest. Raz są, raz ich nie ma, raz inne. Nie mam pojęcia. Ale nieważne, dobra, nieważne, nieważne. Wyjdźmy z tego, jedziemy po misję, ja sobie później sprawdzę w internecie jak tam grać na tej giełdzie. Spróbujemy coś sobie kasy zarobić, jakieś garaże pokupujemy, jakieś auta i w ogóle, także powinno być spoko. Jakieś bronie może też nowe sobie ogarniemy, fajne. Oh! Ale on ma zajebiste to auto. A ten standardowo. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Jaka mina Trevora, nie? Boże święty, jakie on miny robi, to jest masakra. Against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. Taka mina typowa jak... wy co ty pierdolisz, że też chciałem zabić. Oho. A kto to jest? Jeżeli nie jest nieistotne, to po co masz je odzyskiwać? Taki mały szczegół, nie? Shoot him down and get the files back. A man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right, you grab a vehicle. Co za koleś w ogóle? I'll handle the gun. All right! Udaj się do obserwatorium. Spoko. No czemu nie mogę jego auta wziąć? Hello? Przepraszam, poślizgnął się. No bez jaj, poślizgnął się nieperfidnie. Ale jaja. Ja pierdzielę. Albo mi się wydaje, albo tu jest jakaś fura. No nie wydaje mi się, tam też coś jest schowane. Nie, taczki. Taczkińcy, to jest dopiero, kurde, fura. Weźmiemy sobie tą. To już jest lepsze. Tyle mocy, że aż tego nie opanowałem. Wow. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? Właśnie, szumu gada. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joints. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay. Lol, co tam w ogóle jak mini? He'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole. Mm. Ten, jakie w ogóle rozkminy, nie? Pierdzielony.
Ech, dobra. Mamy jechać gdzieś do obserwatorium. Kurczę, no muszę zobaczyć na te jak tam grać na tej giełdzie. No bez kitu. To może być niezły pomysł na zarobienie grubej kasy. A na bank jest jakiś sposób, żeby zarobić szybko i dużo. No właśnie, tyle mi jest potrzebne. Ile dokładnie? Dużo. No, zdałoby się coś pokupić. Wow. W ogóle, kurczę, ja tyle nie grałem w GTA Online, że to się w pale nie mieści. Wyobraźcie sobie, że ja wtedy co nagrałem te dwa odcinki, to jest wszystko. I mam 16 level na postaci. Tak, 16. I kurwa, to jest wszystko, nie? Ale żal. Dopiero teraz do mnie to dotarło, ale żal! Czekajcie, coś tutaj widziałem chyba fajnego. Co to jest? Nie, to ta fura zwykła taka, jakaś tam... Bedziewna. Spoko. Furgon otwarty. Wow, jakie działko. No spoko. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. What the fuck? Mierz w czerwony celownik, aby wziąć coś tam. Poprawkę. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Wow. Wow, za pierwszym razem! Za drugim razem! I za jeszcze jednym razem, zajebiście. What the fuck? Podążaj za samolotem i odbierz paczkę. No co, no kurde, jedziemy tędy, a pierdziele tam gdzieś naokoło jeździć. A ja on się rozbije w końcu, czy co? Bo ja tylko na to czekam. Gdzie on jest? Come on, rozbijaj się w końcu, frejerze. Zajebisty motor, tak by the way. Da się tu wyskoczyć? Dobre. Ogień. Jezu, kaktusy mnie zatrzymały. Czemu ja nie mogę go zestrzelić jakoś? Aha, bo fakolca pokazuje. Ta. What damn! Krzak mnie zatrzymał. No jak to jest możliwe, ej? No! Ba! No co się dzieje, kurwa! Zajebiście! Normalnie ta gra ma bugi! Albo nie wiem co to było, no żeby mnie krzak zatrzymał. Are you seriously? God damn it. Co to ma być? Dobra, jedziemy tak ona wprost. Może się uda go dogonić. No raczej. Pociągi i te sprawy. Spoko. Spoko! Nie, kurde, bo zginę. Dobra, jedziemy za dymem w takim razie, bo...
O, jest tam, dobra. Teraz muszę uważać na krzaki, kamienie i co jeszcze może. Dobra. Ale skurwisyn, jak on długo się trzyma na tym jednym silniku, to jest aż niemożliwe. Patrzcie, co się dzieje w ogóle. O, mogę broń wyciągnąć. Patrzcie, strzelam do niego. Spoko. Dobra, czyli lądują jednak. Chyba kogoś zniszczyłem. No raczej. Ciebie też. A czemu by nie na przykład? Więc spoko. Uuu, czarna walizka. IRM-u. Dobra. Dobra. Ej, co się dzieje? Ejże. Opuść teren. Plus. Mówisz, chcesz i masz. Gro. Aha, a teraz mam zniszczyć furgonetkę. Super. Super. Dobra, wysiadaj z tego auta. Karnister. Zróbmy w ten sposób. Okej. Teraz podejdźmy tu, weźmy se to. Pali się. Pali się. Tylko nie wiem, czy to coś da. Chyba tak. A wojnie. Zniszcz furgonetkę, spoko. O, jedyne co się stało, to popękały w chuj opony. Super. No dobra. Inną opcję mamy? No mamy taką. Dobrze, że ja mam ten karabin przeciwpancerny. Zajebiście. Udaj się do domu Martina. Chyba Martini. Teraz tam potrzebowało jakieś auto. Tylko oczywiście żadne teraz nie jedzie. Jak przedtem jechało jedno jedyne czerwone, to teraz nie ma ani jednego. No, cieluju. No patrzcie. O, jest w końcu, dobra. There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor. Ej, to auto jest tuningowane troszkę, patrzcie. I nawet się trzyma drogi fajnie. Spotkaj się z Trevorem w cementowni. To mam w końcu jechać do tego gościa do domu, czy do cementowni do Trevora? O, oh, damn! Czy do cementowni jakieś tam. Nie rozumiem tego, ale spoko.
Teraz zobaczymy. Teraz się przekonamy, co tu mamy zrobić. No, fajna furka. Fajnie się trzyma, jest w miarę spoko. Także git. Bo najpierw było, że mamy gdzieś tam dojechać do tego kolesia, do tego Martina po tej misji, przedstawić mu chyba wyniki misji, tak? A teraz się okazało, że mamy jechać od Trevora do cementowni. Coś mi się tam urojło w główce, że Trevor coś znowu wymyślił. Co nam może zaszkodzić, znając życie? No niestety, ale Trevor jest bardzo konfliktowy, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Teraz sprawdzimy. O co tu chodzi? Gdzie on jest? No. No właśnie. O Jezus. The fuck has happened? Why do you have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Nie mam wcie, że on tutaj jest. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. A on powiedział, że nie. Co za koleś? Ja pierdzielę. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia, she already called Shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out. Ja jebie. Co on wymyślił, nie? Standardowo. Cabin in the woods. You know what I'm saying. Że tak powiem, ja jebę. Co ona, Franklina nas przyniesie, bo oni mają swoje tam sprawy? Chyba tak. Ta. Dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie film, zasubskrybujcie kanał, Piesiu się na pewno ucieszy. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!